dawaj tak mocno. I tak będzie trzymać. I kapkę w lewo. Które w lewo? No to w lewo. Za dużo. O tak. Teraz dobrze. Fajnie to zrobiłeś, no. On to zrobił, widzicie go. No, niech pan się nasiada do roboty. Trzeba jeszcze afiszę poprzybijać, koniczynę. Zbijaj te siecie ruchy. Czasu mało, a roboty chuj. Wyjście afisze tam na lapce leżą. No. Dobra, dobra. Ładnie z tymi palicami przebiera. Gdybyś umiała i do tańca zagrać, co? Za mało jeszcze nie wiem. Do tańca będzie grał Ignacy Walków i cała kapela. A do tańca ze mną? Nie. Nie ma Rośta, tylko do roboty. Powiesz sobie tutaj tego Denisoła. No, pracować, pracować. Ja skoczę do spółdzielni. Jednym z najważniejszych problemów naszego zrodzonego państwa jest sprawa odbudowy przemysłu zrujnowanego przez wojnę. Znowu przemysł. Najważniejsze. Wszystko dla miastowych, a wieś może zdychać. Niegody, brytko Ignaz. Kotle chcesz? Za co miałbym nie chcieć? Ile jest pis, co? I łuskarnie. A kto ci to zrobi, jak nie miastowa fabryka? Nie przerywaj no się tutaj dalej. Mądraja. Rząd postanowił przeznaczyć na potrzeby wsi artykuły przemysłowe, na które wieś czeka. W pierwszym rzędzie chodzi tu o towary włókiennicze, żelazne, a następnie o sól, węgiel, naftę. Tak, to jest to widział. Rząd obiecuje, że da i to, i tamto da, bo wybory idą i potrzebne są chłopskie głosy. O, nas nie idzie w tych wyborach, to. A co ja z tego będę miał? Idzie Niemon Frontek. O nas idzie. O panów idzie, bo chcą być posłami. To wybieraj chłopów. Twoje prawo i nasze. Nie kłóćka się tam. Nie mądź we wsi. Dosyć takich mąciwodów jest. Przez takich mądraliów chłop już nieraz szedł w niewolę. Tylko więcej ci umiesz i krakać. Masz ty pulira? Nie ma. Tacy się pytali, czy przyszli łańcuchy, bo krowów nie mają czym wiązać. Nie ma. Hej, Maryśka. Kup se kieliszki, bo chmara tego naszła do spółdzielni. Kup se, będzie ta se szampana pili w halowie. Tatuś nie mają szampana. Szampana nie ma, a kieliszki są. Much nie ma, bo zima, a lepy są. Taki nam towar dają. A ludzie mają pretensje o sól, o naftę. Moja wina? Przecież to nie mój sklep, ani mojego męża. To spółdzielnia. Ale wy tę naszą spółdzielnię prowadzicie i macie za to pensję. Czego i Salomon nie naleje. A rząd tylko umie w gazetach obiecywać. A co tam. Dawniej było inaczej. Lepsze czasy. A paniusi, ale nie dla nas. A co? Były lepsze czasy. Ale nie dla nas. My sobie ich tam nie chwalimy, tak jak pani Patykowa. No, nie chwalę. Skądże? Ja nie to chciałam powiedzieć. Owszem, chwalę dzisiejsze czasy i mój mąż tak samo. Wiadomo, wiadomo. Państwo Patykowie są przecież ludowcy. Tak, ludowcy. Szczególnie mój mąż. Taki ziom do hurtowni pojechał. 30 kilometrów drogi. Po piwo, po wódkę.
bo jutro przecież święto naszej wsi. Dla was się tak męczy i stara. Dla siebie się stara, bo bufet wydzierżawił świetnie. Ona w tej się nie postara, bo nafty się nie sprzedaje na kieliszki. A skąd on naftę weźmie, kiedy nafty nie dają hurtowni? Ciągle nam mówią, nie ma nafty, nie ma nafty. Jest nafta. Ty, ale we wsi ani mrumru, żeśmy naftę wieźli. Każdy zobaczy, co wieziemy. Nikt nie zobaczy, bo nie dowieziemy. Nafta jest dla kogo innego, rozumiesz? Nie. To rządowa nafta. Hurtownia. I głupiś. Jąk taki, że nawet kurtka nie pomaga. Tak się człowiek męczy. Tak haruje za ogół. Taki Franek, Róg czy stary Filip powiadają, Pati, krew naszą pije. Ja krew waszą pije, ja. No czy tak jest, powiedz Józie. Wódkę pan się robi, piją. No, łyknij sobie, Józie. Jeżeli pan kierownik pozwolą. Czekaj. Za dużo. Masz. Kilka kropeleczek zostało. No co? Z pełnej butelki chciałbyś lać? No jak pan z chłopem do spółki będzie, to pan go zawsze w butelkę nabije. Biegać tam! Kaśka, Dzień dobry, panie kierowniku. Dobry, panie kierowniku. Dzień dobry. No dobra, biorę naftę, mydło, sól. Tylko, panie Więciorek, ceny od ostatniego razu poszły trochę w górę. No i ryzyko, panie Więciorek. No, do wójta nie pójdziemy. Jakoś się tam obliczymy, panie Patykę. Chwileczkę. Tak. Kropidłowski! Do roboty. Towar przyszedł. Zaraz. Bo noga mi się zaplątał. Hopla! No, Józiek, nie maruj. Do roboty. Weźmiecie te dwa worki. O, ta skrzynia. I ten. To zaraz. Nie. Za tę cenę nafty nie sprzedam, panie Mięciorek. Ale panie kierowniku... Ale nie, to niemożliwe. No dobrze, po 5 złotych dołożę na litrze. Niech będzie moja krzywda. Czego się gapisz? Do roboty! A czy ten będzie trzymał język za zębami? Nie boisz go się pan? Ciemny. Jeszcze przed wojną był u mnie w młynie. Urobisz? Rzucaj szczypeczkę. Panie kierownik. No, nie twój interes. No, prędko. 5 i 6, 11 i 7, 18. Zgadza się. Kupa forsy. Niech będzie moja krzywda. Naliczone? Żelazo. Armur. Do widzenia, panie. Do widzenia. Jęciorek. Do widzenia, panie kierowniku. No, a polecam się tam na przyszłość. Dobra. Do widzenia. Dzieci ze szkoły wracają. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, słyszysz? To ja z moim towarem robię, to moja rzecz.
Nafta była chłopska, rządowa, a nie pana. I mydło, i sól. Piechek, zamknij gębę, bo będzie źle. Biegać tam. Piechek, słuchaj, co ci gadam. Jak mi we wsi piśniesz, że wziąłem towar z hurtowni i sprzedałem go Wieńczorkowi, to bij sobie na pytasz. I nie boli, że chłopska nafta posła w inne ręce. Pamiętaj, trzymaj mordę, bo jak nie... No tak, dobrze, teraz przyjaj. Tak, ładnieście to urządzili. Będzie zabawa, jak się patrzy. A te cholągiatkie ta. Fajnie poprzybijane. No ładnie, ładnie. Ale mi się widzi, Filipie, że nie wszystko zabawa i tańce. Coś ważniejszego jest tutaj do roboty. No. Lubię, jak jajko kurę poucza. Lecz wiem, że trzeba się nam wziąć w kupę i też sama pomoc chłopską założyć. O, jak tu jest wydrukowane. Jutro na zabawie będzie instruktor. On nam dokumentnie powie, jak to wszystko trzeba robić. Bo najważniejsza rzecz, żebyśmy te spółdzielnie wzięli w swoje, w nasze chłopskie ręce. Sami będziemy rządzić. Sami? Nie bardzo, bo Patyk nadal będzie kierownikiem. A co zrobić? Póki co Patyka nie można się pozbyć, bo on jest uczony. Buchajderi ją zna i kalkulować umie. Mówią, kombinator, że to, że tamto. Ale za rękę nikt Huncfota nie złapał. Ja go złapałem. Złodziej, już wiem, dlaczego teraz nie ma we wsi. Ani mydła, ani nafty, wszystko wie. Widzicie? Kajantek, po kolei, dokładnie, co wiesz? Nie wie. Co taki szczeniak wiedzieć może? Znowuż jajko kurę chce uczyć. Wracając z Klinkiem ze szkoły, patrzę, a Paty z Juskiem furą jadą. A ja chciałem się przysiąść. A zostaw to. Nie grzeb. To nieważne. Ktoś ty na przywoził, Wicuś. 100 lat przeżyjemy, a nikt tego na wsi nie kupi. A kto komu każe kupować? To był mój sklep, co mi się martwił. W Rundze zarobiłem dzisiaj 8 kawałków na wszystko. Ostatnia trzynastka, panie kierownik. Dobrze, postaw tam. I możesz już iść. Znowu lepy. Już 4 skrzynki tego mamy. Oj, Wicuś, czy nie za dużo tej grandy? Co ty tak dziadolisz dzisiaj? 4 skrzynie czy 10, co ciebie to obchodzi? Rzuć to świństwo. Widzę, żeś zdenerwowany, Wicuś. Kraczesz i kraczesz. Znowu ci się coś przyśniło? A właśnie. Zrzemnęłam się po południu i przyśniły mi się kraty. Kraty? Co znaczy? Cennik egipski powiada, kratę zobaczyć, nieprzyjemność policjo. Policjo? Co powiadasz? Jakiego licha ci się te kraty przyśniły? Wszystko to słyszałem na własne uszy. Słowo w słowo. Cóż ty na to, Franek? No co robić? Prosta sprawa. Trzeba iść na milicję i niech złodzieja zamkną za kratki. Na milicję i załatwione. A jak Patyka wsadzą, to kto nam te spółdzielnie poprowadzi? No kto tu z nas wie, co to jest kredyt? Buchalteria? Ja wiem, co debet i kredyt. Ja i wszystkie chłopaki w naszej klasie. Ty? Nie radę, skąd? Przecież my się w szkole buchalterii uczymy. Samo pomoc szkolną prowadzimy z buchalterią, z debetem, z kredytem. Wyszycie, Filipie. No ja idę kobylę zaprzęgać. Jedziemy do powiatu, na milicję. To lepsze, złodzieja. Dobrze, chłopak. Widzicie? Już teraz chłop nie jest bezbronny. Kasa w porządku. No, Wicuś, czego nie zamykasz okien? Tylko się zapisz. Co ty z tego mieszczenia?
Franek Róg i Filip pojechali wozem w stronę Dębicy. Co to może być? No to co z tego? Takie to ciekawe. Mam jakieś złe przeczucie. A to wszystko przez twój sen. Akurat kraty musiały ci się przyczynić. Ty jeden z kratki. Jakie kratki? Co za kratki, śmierdzielu? Co się z tobą dzieje? Jemu chodzi o zeszyt z kratki. Do rachunku. Chodź, dostanie. Kratki. A żeby ci się sam Lucyfer przyśnił. No. Chodź. Zjesz kolację, pójdziesz spać. No to ty jesteś zdenerwowany, jeśli mówić moje. Wiesz, z głowy mi to nie może wyjść. Z policją powiadasz nieprzyjemności, jak się kraty przyszły? Dobry wieczór, panie Patyk. Jak zdrowiecko, pani Patykowa? Witam, pani organistinie. Dowiedziałam się, że pan przyjechał i od razu przyszłam. I co tam nowego w mieście? A cóż to za maniery, panie Patyk? Ja do pana z rączką, a pan co to tam grzebie? Bardzo panią przepraszam, ręce mi się poplątały. Ręce się poplątały, też coś nowego. A moje ręce? I cóż pan przywiózł z miasta? Proszę zobaczyć. Muszę oczywiście zobaczyć. Nadzwyczajne. Nareszcie coś dla nas. Dla inteligencji. Proszę, piękny szat. Przyliczny. Rzeczywiście. Bardzo ładny. Bardzo. I tylko ja mam wrażenie, że on troszeczkę za mały. Za mały? Nie wiem. Czy nie ma pani coś o 5 lub 6 numerów bliższy? Owszem jest, ale to się nie nazywa biustonosz, tylko hamak. Bezczelność. Nie coś podobnego powiedzieć. Chyba, że się pan zalał w klatkę, proszę pana. Słyszałaś? Znowu klatka. Ale ci się przyśniło, Petruneciu. O, kratki i kratki. Nie gadaj już tyle i zamykaj te kratki, bo pół okienice. To ty, już kratki. Ula Boga. Co się stało? Czekaj, widz, już chwileczkę. No, papa. Niech diabli porwą takie sny. Tak, wszystkie pary tańczą! Zapisać. No uczciwie.
Państwowa nie przyjdzie potańcować? Jeszcze czego, z chamami? Z chamami. A co się wtrącasz w nie swoje sprawy? Kofle myj. Zaraz! Idę! Idę! A co tam? Wicuś? Od Wieńciorka? Co się stało? Klapa, Paniusiu. Pana Wieńciorka wzięli. Co znaczy wzięli? Kto wziął? Milicja wzięła. Nachyli go. Zaraz tu przyjadę po pana kierownika. Niech myje, póki czas. Nie ma go w domu. O Boga. Lećcie po niego, jest w świetlicy. Bo ja zanim się przyłodzieję, będzie za późno. Sen się sprawdził. Twoje sprawki wyszły na jaw. Złodzieju ty. A nie pozwolę się oczerniać. Zadnie, chudwo do terwio. No, dosyć tego. Chodź, obywatelu, z nami. O! Sen się sprawdził. Jednego szkodnika we wsi mniej. A patrz tam, a podawał się za ludowca. Mało to taki farbowany ludowiec. Jeśli Józek łodziejem jest złożył. No, groził mnie. Jeszcze przed wojną u niego służyłem. Oj, głupi. Mało to takich, co to z głupoty dawnym panom służą. Antoś. To tacy nie będą służyć.
O, Antoś. Takich jak Antoś jest więcej. Rośnie młode chłopskie pokolenie. Twarde i oświecone. Wino tego nie zmarnować. A ty, Frontek, co? Nie widzisz tego. Wykrzywiasz się. Ujedź się. A jak ma być to? Letko chcesz. Po takiej wojnie i udręce. Ale idziemy naprzód. Wino nie zmarnować tego, co zdobyte. A ty byś chciał co? Żeby wróciły dawne czasy. Żeby do dworów wrócili panowie, a chłopskie dzieci, które się tam uczą, won. Niech będą ciemne. Padli chłopcy w niewolę, a patyki będą żerować. Hu! Niedociekanie! Cały lud pracujący musi się w kupę wziąć i nie dać zmarnować tego, co zdobyte. No ulepszać i ulepszać. No i co, Frontze? Idę z wami. To Frącka jeszcze na jakiego posła wybierze. Żebyś chłopskich interesów pilnował i ogólnych. A ja ciebie wybieram, Zaśka.